Dzień dobry Państwu, Michalina Szymborska, to jest program Gorące Pytania. Czy Ukraina jest bliżej zwycięstwa po szczycie NATO? To jest temat naszej dzisiejszej rozmowy, a ze mną już generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP. Dzień dobry panie generale. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie generale, po szczycie NATO wiemy, że w życie wejdzie nowa koncepcja strategiczna. Czy ta koncepcja da Rosji jasny sygnał, że Zachód jest zdeterminowany i czy, jeżeli w ogóle, wpłynie to na, jak to może wpłynąć na sytuację na wojnie, właśnie na Ukrainie? Czy te dostawy sprzętu będą większe? No właśnie, ta koncepcja, w ogóle te deklaracje, które miały miejsce w Madrycie, można podzielić na dwie części. Pierwsza to jest zdolność NATO do tego, aby oprzeć się przeciwko potencjalnej agresji Rosji, aby mieć w sobie tyle siły jako kolektywna zdolność do kolektywnej obrony, żeby ostraszać Putina przed agresją na któregokolwiek członka NATO. To jest jedna część. Druga część to jest wola poszczególnych państw NATO, jak i całego NATO, wspierania Ukrainy, wyposażając Ukrainę w lepszy sprzęt, w lepsze środki walki, te, które pozwolą Ukrainie zdobyć przewagę i zgodnie z wolą prezydenta Zełenskiego odzyskiwać utracone terytoria. Zresztą obecność NATO na Ukrainie jest bardzo, bym powiedział, aktywna, ponieważ wiemy o tym z mediów, że instruktorzy z różnych państw NATO biorą udział w przygotowaniu armii ukraińskiej do walki, szkolą żołnierzy ukraińskich, także zaangażowanie NATO moim zdaniem jest jak najbardziej uzasadnione i ono widać wyraźnie, że jest rosnące. Panie generale, a jakiego sprzętu tak naprawdę potrzebuje teraz najbardziej Ukraina? Czy przekazanie patriotów, o których się bardzo dużo mówi, jest realne i czy tak naprawdę zapewniłoby to Ukrainie bezpieczeństwo, właśnie bezpieczeństwo jej przestrzeni powietrznej? Znaczy, wydaje mi się, że może nawet nie chodzi o patriota, a chodzi o systemy NASAMS, o których mówili wszyscy i mówił o tym też i Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, że przekaże systemy NASAMS, które są produkcji amerykańsko-norweskiej. Te systemy są systemami moim zdaniem niezwykle skutecznymi w zwalczaniu tych środków, z którymi sobie nie mogą Ukraińcy poradzić, ponieważ Rosjanie atakują w zasadzie na całą głębokość terytorium Ukrainy, od wschodu do zachodu, uderzając rakietami różnego typu i hipersonicznymi, i balistycznymi, i rakiety przeciwlotnicze mają służyć do zwalczania tego typu systemów. NASAMS jest systemem prostym, łatwym w obsłudze i wydaje się, że można szybko ten system wdrożyć w armii ukraińskiej. Natomiast system Patriot jest systemem bardziej skomplikowanym, wymagającym dużo większego szkolenia, moim zdaniem szybko nie będzie na Ukrainie wdrożony, choć z perspektywy długotrwałości wojny być może zdąży na tą wojnę i byłby skuteczny w zwalczaniu szczególnie rakiet balistycznych, z którymi sobie Ukraińcy widać nie radzą. Ale wyraźnie widać, że Ukraina potrzebuje systemów obrony powietrznej, jak również Ukraina potrzebuje artylerii, ponieważ w tej chwili na polu walki dominuje artyleria rosyjska, która swoją masą przytłacza artylerię ukraińską, choć widać wyraźnie, że Ukraina przez to, że dostaje środki artyleryjskie z Zachodu, coraz bardziej tą przewagę rosyjskiej artylerii niweluje, ale trzeba tej artylerii więcej, aby to artyleria ukraińska miała tą przewagę i ona niszczyła zgrupowania artylerii rosyjskiej i zgrupowania wojsk armii rosyjskiej. Panie generale, czyli tak podsumowując, ten system NASAMS sprawi, że przestaną ginąć cywile i dzięki temu zostaną ochronione te strategiczne punkty na Ukrainie? Na pewno wzrośnie skuteczność obrony przeciwlotniczej armii ukraińskiej. Jeżeli ona w tej chwili jest na poziomie około 50%, czyli 50% rakiet, które lecą do Rosji, jest strącanych z tych 100%, to na pewno ten poziom strącania rakiet rosyjskich wzrośnie przez system NASAMS. Natomiast na pewno całkowicie nie wykluczy uderzeń rakietami przez Rosjan na obiekty cywilne. I to jest właśnie ten kasus, który mówi o tym, jak bardzo nisko upadły elity polityczne w Rosji, jak bardzo upadli dowódcy, skoro decydują się w ramach terroryzmu stosować uderzenia rakietowe na skupiska ludności cywilnej. To jest rzecz niebywała i to robiona z premedytacją, zatem to tylko świadczy o upadku moralności elit rosyjskich. Panie generale, ale przejdźmy jeszcze teraz do sytuacji na froncie. Jak pan ocenia tą sytuację właśnie na froncie w Donbasie? Wiemy, że wojska rosyjskie konsekwentnie idą do przodu. Padły Siewierodonieck, za chwilę Rosjanie zajmą pewnie Lisyczańsk. Co oznacza przełom w tej bitwie, skoro zajęcie tych najważniejszych ośrodków zajęło Rosjanom tak naprawdę wiele tygodni?
Znaczy generalnie powiem tak, nie ma przełomu dla mnie według z wojskowego punktu widzenia. Spodziewałem się, że Siewierodonieck, a potem Lisiczańsk, że tak powiem, padną, zostaną oddane, bo ich obrona z operacyjnego punktu widzenia jest nieuzasadniona. Moim zdaniem obrona Siewierodonieck spełniła swoją misję w obronie armii ukraińskiej, ponieważ mocno wyczerpała oddziały rosyjskie. Rosjanie teraz atakują z Lisiczańsk od północy i od południa, ponosząc nadal duże straty. Natomiast w głębi obrony, w głębi Donbasu, w kierunku zachodnim na rubieży Siewiersk, Słowiańsk, Kramatorsk przygotowane są kolejne rubieże obronne armii ukraińskiej, które są przygotowane do obrony obsadzone przez odwody ukraińskie. To będą kolejne elementy obronne, których będą sobie Rosjanie zęby mocno łamać, tak jak łamali w Siewierodoniecku i Lisiczańsku. Ja wiem, że Rosjanie ogłaszają to jako sukces wielki, ale przy takim zaangażowaniu, przy takim potencjale zdobycie Siewierodoniecka, Lisiczańska jest tylko i wyłącznie sukcesem taktycznym, który nie stanowi po pierwsze przełomu w tej wojnie, nie stanowi sukcesu operacyjnego i nie spowodował przełamania obrony ukraińskiej. To panie generale, co by stanowiło przełom właśnie w tej wojnie? Przełom, jeżeli by chodzi o Rosjan, jeżeli by się udało Rosjanom przełamać obronę ukraińską na kierunku północnym lub południowym i wyjść w głąb terytorium Ukrainy na zachód od Dniepru. Nie ma szans na to. Natomiast jeżeli chodzi o stronę ukraińską, przełomem byłoby na pewno rozwinięcie operacji na południu, na kierunku chersońskim, gdzie mam nadzieję stopniowo będą te operacje rozwijać i wydaje się, że to są mówiłem 3 miesiące temu, dobrym warunkiem do tego, żeby to powodzenie rozwijać, będzie wywołanie powstania w Chersoniu, połączenie z siłami, które idą od północy i przerwanie obrony rosyjskiej na kierunku południowym na Dnieprze i wyjście na kierunek Krymu. Panie generale, wiemy też, że mimo rosyjskich strat słyszymy o tym, że o tym coraz bardziej intensywnym właśnie ostrzale artyleryjskim. Czy Rosjanie mają nieskończony zapas sprzętu i amunicji? Jak to wygląda? Bo wiemy, że dzięki temu sprzętowi z zachodu można powiedzieć, że Ukraina ma tą przewagę technologiczną. Zdecydowanie ma przewagę technologiczną, ponieważ mimo tego, że mają Ukraińcy mniej artylerii, to artyleria ukraińska jest bardzo precyzyjna, zużywają mniej amunicji do wykonania jednego zadania ogniowego. Natomiast Rosjanie posługują się sprzętem starym, który ściągają z zapasów wojennych, który pamięta lata 60., 70. I ten sprzęt nie jest przygotowany do prowadzenia ognia precyzyjnego, więc Rosjanie strzelają, można powiedzieć, na hektary. A to powoduje dużo zużycie amunicji, wielokrotnie wyższe niż Ukraińców, przez Ukraińców. Zatem wydaje się, że zdecydowaną przewagę technologiczną mają Ukraińcy i ta przewaga technologiczna pozwoli Ukraińcom stopniowo z czasem uzyskiwać przewagę ogniową w pojedynkach ogniowych z artylerią rosyjską. Czyli panie generale, ta przewaga technologiczna to jest powód, dla jakiego może się udać Ukraińcom przejąć inicjatywę w teatrze działań i zacząć odbijać teren, tak? To dzięki temu. Tak. Zdecydowanie tak i ku temu zmierza, że ta inicjatywa operacyjna, ona będzie się rozszerzała i będzie widoczna, szczególnie na południu, gdzie moim zdaniem Ukraińcy będą stopniowo wyzwalali utracone terytoria. Tym bardziej Rosjanie nie mają inicjatywy operacyjnej. Proszę zobaczyć, że Rosjanie od 24 lutego próbują rozbić armię ukraińską, która wydawała się dużo słabszą wobec przewagi miażdżącej armii rosyjskiej. Ta armia rosyjska została mocno pobita, poturbowana. Ta armia rosyjska nie jest zdolna w tej chwili do działania na jakimkolwiek innym kierunku niż Ukrainie. Cały potencjał armii rosyjskiej pochłania wojnę na Ukrainie. Ten potencjał nie zagraża już nikomu, bo Rosjanie nie mają sił, żeby gdziekolwiek kolejną awanturę wywołać. To jest drugi raz Ukraińcy dają nam szansę, angażując na Ukrainie armię rosyjską. Nam, mówię tu o Polsce i o NATO, żebyśmy ten czas, który wykorzystują Ukraińcy w walce z armią rosyjską, mieli na to, żeby swoje armie przygotować do tego, co może się wydarzyć za 5, 6, 7, 8 lat, kiedy armia rosyjska odtworzy zdolności bojowe po porażce na polach Ukrainy.
Panie generale, a przechodząc jeszcze tak na nasze polskie podwórko, wiemy, że Polska przekazuje bardzo dużo sprzętu na Ukrainę, też tutaj mówię o krabach między innymi, i staramy się o przyspieszenie właśnie tych dostaw sprzętu ze Stanów Zjednoczonych. I jak to jest? Czy Amerykanie nie powinni bardziej się zaangażować w te dostawy i czy to tak naprawdę nie Amerykanom powinno bardziej zależeć na tym, żebyśmy ten sprzęt kupili, bo wiemy, że musieliśmy kupić właśnie w oczekiwaniu na ten sprzęt ze Stanów Zjednoczonych, czołgi z Korei. Dokładnie tak. Wydaje się, że Amerykanom powinno zależeć i powinny te dostawy sprzętu, którego nam potrzeba głównie, ponieważ myśmy przekazali dużo sprzętu na Ukrainę, żebyśmy ten sprzęt, który jest nam potrzebny, a który możemy ze Stanów pozyskać, żeby ten sprzęt uzupełnił stany sprzętowe naszych jednostek wojskowych. On jest nam pilnie potrzebny i wydaje się, że Rosjanie, To było dobre posunięcie, panie generale, że chcemy kupić właśnie te czołgi z Korei. Mówię tutaj o zakupie czołgów K2. Znaczy, wie pani, nie wiem, na jakim etapie są rozmowy z Koreą, natomiast ja bym był bardzo ostrożny, ponieważ to też konfliktuje nas trochę z tematem amerykańskim. Skoro kupujemy Abramsy, nie możemy być kolekcjonerem czołgów z całego świata w Polsce, bo decyzja o zakupie Abramsów tak de facto, moim zdaniem, kieruje nas zupełnie w kierunku innej technologii, niż to jest tą technologią koreańska. Zatem ja powiem tak. Jestem za tym, żeby Abramsy w końcu trafiły do armii polskiej, żeby uzupełniły stany sprzętowe sił zbrojnych polskiej armii. To pierwsze. Drugie, nie wiem jak daleko i kiedy możemy pozyskać czołgi K2, natomiast ja byłem przekonany, że rozmowy zmierzają ku temu, żeby pozyskać technologię K2 do Polski, ponieważ my musimy dźwignąć z kolan z upadłości polski przemysł zbrojeniowy, który nie może się otrząsnąć z niemocy technologicznej. W związku z tym nam są potrzebne technologie, które... I Bumar miałby produkować te czołgi, tak? Zakładam, że to byłaby grupa spółek o charakterze pancernym, które my te czołgi, tą technologię mogły do Polski adoptować, ale na to potrzeba 2, 3, 4, może 5 lat nawet. Nam potrzebne są czołgi na już i uważam, że Amerykanie powinni natychmiast podjąć takie działania, które by te czołgi nam dostarczyły, do naszych jednostek wojskowych, które potrzebują tych czołgów, które dały swoje czołgi Ukrainie. No właśnie, panie generale, pewnie pan nie zna odpowiedzi na to pytanie, ale wszyscy się też pewnie zastanawiają, dlaczego te dostawy sprzętu się tak opóźniają, czy to chodzi o produkcję, czy dlaczego tak to wygląda. A ja jeszcze chciałam dopytać, czego Polska powinna domagać się od sojuszników i jakich realnych gwarancji bezpieczeństwa, bo wiemy, że jesteśmy najbardziej zagrożeni, jeżeli chodzi o ryzyko agresji rosyjskiej, przez to, że najbardziej pomagamy Ukrainie. Tak, oczywiście powiem pani tak, po szczycie w NATO nie jestem jakimś hura optymistą, jak niektórzy są. Dla mnie te deklaracje 300 tysięcy żołnierzy sił szybkiego reagowania są mało realne, ponieważ moim zdaniem w NATO w tej chwili nie ma takiego potencjału, który byłby doskonale wyposażony, wyszkolony w liczbie 300 tysięcy, ponieważ armie natowskie przez wiele, wiele lat nie zrobiły nic, żeby odbudować swoje potencjały obronne, a te procesy, które miały do tej pory miejsce, są jedynie procesami, bym powiedział, śladowymi. Niewiele się wydarzyło. Mamy prawo oczekiwać zdecydowanego działania ze strony NATO, natomiast NATO, tak jak powiedziałem, dla mnie robi zbyt niewiele. NATO jest za miękkie w działaniu przeciwko Rosji. Natomiast dobrze się stało, że Amerykanie lokują w Polsce 5. korpusu. To świadczy o tym, że Amerykanie przywiązują dużą wagę do teatru działań wojennych w obszarze Polski, na tym kierunku, i że w ślad za dowództwem korpusu, bo to jest dowództwo poziomu operacyjnego, będzie większe wzmocnienie potencjału sił amerykańskich dyslokowanych w tej części Europy. Bo dowództwo operacyjne, jakim jest 5. korpus, ma dowodzić skalą wielkości, jeśli chodzi o siły zbrojne żołnierzy z armii Stanów Zjednoczonych na poziomie 40-50 tysięcy. Panie generale, to jeszcze tak na koniec, bo została nam dosłownie minutka. NATO jest za miękkie w stosunku do Rosji, tak pan powiedział. Jakby pan mógł jednym zdaniem doprecyzować, jak w takim razie, jaka powinna być postawa NATO, czego pan by oczekiwał? Oczekiwałbym, żeby NATO reagowało w sposób twardy na prowokacje Putina, tak jak prowokacje miały miejsce w przestrzeni powietrznej Estonii. To jest przestrzeń powietrzna NATO. Nie może samolot rosyjski sobie bezkarnie latać w przestrzeni powietrznej NATO. Powinny rakiety przylotnicze strącić ten samolot w każdym przypadku. Rosjanie prowokują, latają, wchodzą za nos NATO, a NATO miękko, dyplomatycznie reaguje. To nie ten przeciwnik, to nie Putin jest przeciwnikiem. I to tu my...
Tak, i tu stawiamy kropkę, panie generale. Będziemy oczywiście całą tą sytuację obserwować. Ja przypomnę państwu, że generał Waldemar Skrzypczak był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję państwu za uwagę i zapraszam do tego, żebyście państwo zostali z nami. Za chwilę widzimy się ponownie.